Witajcie. W dzisiejszych taśmach prawdy chciałem poruszyć temat, który mi się napatoczył, czytając jedną z grup akwarystycznych na Facebooku. Przypominam, że wyrażam swoje zdanie i nie trzeba się z nim zgadzać. W pewnej dyskusji, odnośnie chyba jakiegoś zbiornika w stylu Nature, temat zszedł na osobę mało znanego akwarysty z Japonii. Dobra, żartuję. Poszło o niejakiego Takashi Amano, zmarłego w 2015 roku. Jedna z akwarystek pozwoliła sobie napisać, cytuję, dobrze, że umarł. Odnosiło się to raczej do całości stylu Nature w akwarystyce niż personalnie do pana Amano. Wypowiedź oczywiście niegodna akwarysty, abstrahując już od tego, że w polskiej kulturze o zmarłych się źle nie mówi, to nawet jak się komuś coś nie podoba, to nie powinien tak pisać. Ale dyskusja, która później się rozwinęła, natchnęła mnie do przemyśleń, które nie są politycznie poprawne. Z wierzeniami mas się nie dyskutuje, jak nie dyskutuje się z huraganem. To jedno ze stwierdzeń Gustave Labona, autora Psychologii tłumu, francuskiego socjologa i filozofa. Nigdy nie cierpiałem tłumu. Kiedy ktoś mi mówił, że Mickiewicz wielkim poetą był i zachwycał się jego panem Tadeuszem, pisanym odpowiednikiem germańskiego sześciostopowca jambicznego, czyli trzynastozgłoskowcem, musiałem mieć swoje zdanie. I tak jak rozumiem zachwyty nad samą jego poezją, tak nad formą już nie, bo trzynastozgłoskowiec to wiersz prymitywnie łatwy. Wie o tym każdy początkujący raper. Ale skoro wszyscy mówią, że był wielki, no to jak powiedzieć, że stosował prymitywną formę? No nie da się, bo tłum może rzucić w ciebie dziełami zebranymi polskiego poety słowackiego. No ciekawe, czy Słowacy mają jakiegoś poetę polskiego. Hieronima Polskiego na przykład. Nie wiem, mało się interesowałem poezją. Skąd taki wstęp z trudnymi słowami o jambicznym sześciostopowcu? Ano stąd, że dla mnie pan Amano wcale nie jest taki boski, jak go większość widzi. No przykro mi bardzo, że nie należę do tłumu pochlebców. I to wcale nie znaczy, że czuję zazdrość wobec jego sławy, którą posiada i posiadać będzie, nawet pomimo swojej śmierci. Po prostu nie lubię, jak wszyscy mówią, że coś jest fenomenalne, mając o tym marginalną wiedzę. A to się niestety zdarza bardzo często. Więc bez lukru można stwierdzić, że Takashi Amano zrobił dwie rzeczy. Wykombinował w akwarystyce styl Nature i stworzył prężnie działającą firmę ADA. Prężnie działającą w Europie. Wiem, że nikt nie zagląda na stronę ADA, aby zobaczyć, ilu firma ma sprzedawców i dystrybutorów w Japonii, a ilu na przykład w Polsce. A ja sobie zajrzałem. W Japonii jest ich 42, a w Polsce tylko 4 mniej, czyli 38. Biorąc całą Europę, występuje gigantyczna dysproporcja pomiędzy ilością sprzedawców w Europie, a samej Japonii. Skąd to się wzięło? Bo w Japonii mało kto interesuje się akwarystyką. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może trzęsienia ziemi ograniczają liczbę hobbystów? W każdym razie japońskich akwarystów nie jest zbyt wielu. Stąd ta ekspansja ADY na Europę. Ale mniejsza z tym. Takashiemu Amano należą się gratulacje za takie rozwinięcie marginalnego w jego ojczyźnie biznesu. Jeśli kiedyś widzieliście zdjęcia zbiorników z galerii Amano, to pewnie wydawało się wam, że galeria znajduje się w centrum Tokio i walą tam tłumy ludzi. Nic bardziej mylnego. Galeria znajduje się w zabitej dechami prowincji Niigata, nawet nie w samym mieście Niigata. Więc, żeby ją obejrzeć, trzeba często zmieniać konie, a nawet muła wynająć. Dlaczego? Nie wiem. Takashi Amano nie jest też odkrywcą krewetki Amano, czyli Cardinia multidentata. On ją po prostu wprowadził do akwarystyki. Dlaczego? Bo miał glony w akwariach, a ta krewetka żyje tylko w Japonii, Korei i na Tajwanie, więc jakby miał ją pod ręką. No tak, druga szokująca informacja, w akwariach Amano żyją glony, więc nie jesteśmy gorsi od Japończyków. Ale na tych pięknych zdjęciach magicznych krajobrazów ich nie widać. Styl Nature. Jedni go kochają, inni nie za bardzo. Dlaczego zaistniał właśnie w Japonii? Myślę, że niewielu się nad tym zastanawia. Po prostu wprowadził go Amano i już. Koniec dociekań. A mnie właśnie zainteresowało dlaczego. Dlaczego nie wykombinował tego jakiś Kowalski z Półtuska? Pozdrowienia dla Półtuszczan. Ano Kowalski nie dlatego nie wpadł na ten pomysł, bo brakowało mu krajobrazów. Ale dlatego, że idea miniaturyzacji powstała w Japonii. I nie wzięła się od zminiaturyzowania sedesu do rozmiarów kostki Rubika. Japończycy stworzyli sztukę projektowania krajobrazu. Kiedy nasz Miechu I owijał się w skóry i wypróżniał pod krzakiem, oni już tworzyli swoje ogrody. Kult przyrody to podstawa ich religii.
Cóż, u nas też takowy kult występował, ale Cyryl miał metody i z kultu przyrody nie pozostał kamień na kamieniu. Ogród japoński to nie nasadzenie kilku roślinek i drzewek. To twór wręcz mistyczny, powiązany zarówno z symboliką stron świata, jak i podziału rzeczywistości na yin i yang. Jedną z podstawowych zasad kompozycyjnych takiego ogrodu jest jego oddzielenie, odgrodzenie od otoczenia. Nie wpadlibyście na pomysł, że taki ogród można odgrodzić od świata szkłem akwarium? Nie, nie wpadlibyście, bo Cyryl, metody i tak dalej. Kolejna zasada japońskiego ogrodu to zasada miniaturyzacji. Ogród ma być skondensowanym krajobrazem. W japońskim ogrodzie oglądamy miniaturowy świat. Amano nie wymyślił stylu nature. On się w nim wychował. Jego niewątpliwa zasługa to połączenie miniaturyzacji krajobrazu z zasadą odgrodzenia ogrodu od świata. Jego akwarystyczne kompozycje, oprócz tego, że były odgrodzone szkłem i wodą, nie były dla Japończyków niczym niezwykłym. To wręcz norma. Oni po prostu zostali wychowani w takiej kulturze i takim pojmowaniu przyrody. Te wszystkie ustawienia kamyków to znana od wieków w Japonii zasada współgrania trzech elementów, tak zwanej triady lub triad. Więc to mogą być trzy kamory, ale może być ich na przykład 9 i wtedy mamy trzy triady po trzy kamory. Tych zasad jest naprawdę sporo. Jeśli kogoś to zainteresuje, to polecam zgłębienie tego tematu. W polskim ogrodnictwie panuje jedna podstawowa zasada – zielonym do góry. Dlatego Kowalski z Półtuska ma przed domem bezsensowny skalniak zrobiony z cegieł i opon od traktora, a nie fenomenalny japoński ogród. Mówię fenomenalny, bo mnie zawsze te ogrody fascynowały. Nazwa nature jest bardzo myląca. W języku polskim akwarium naturalne oznaczałoby raczej biotop. Akwaria Amano nie mają z biotopem nic wspólnego. Rośliny od sasa do lasa, zwierzątka również. Nie mam tu do niego pretensji, że takie rozwiązanie zastosował. Sam robię podobnie, choć nie w stylu nature. Pretensje mam do samej nazwy. Fakt, ładnie i chwytliwie brzmi. Gdyby to nazwać po polsku akwarium krajobrazowe, pewnie już nie byłoby tak chwytliwe. A nature to nature i już. Najgorsze w tym jest to, że Amano wykombinował nature, bo potrzebne mu było do zdjęć. Tak, Amano na pierwszym miejscu był fotografem, a nie akwarystą. Podporządkował materię do swojego celu, a celem była fotografia. Nie jestem fotografem, nie wypowiem się na temat jego zdjęć. Mnie się po prostu podobają. Myślę, że wielu innym również. Natomiast zdanie sobie sprawy z tego, że robił zbiorniki po to, żeby je sfotografować, a nie po to, by siedzieć z rodziną i się na nie patrzeć, jest bardzo ważne. Powiecie, zrób takie akwarium jak on, to porozmawiamy. Odpowiadam stanowczo, być może. Czy można stworzyć lepszy zbiornik od Amano? Ano można. I to, jak się okazuje, wcale nie jest takie trudne. Udowodniły to konkursy fotografii zbiorników ADA APLC. Prace wielu akwarystów, szczególnie azjatyckich, ale nie tylko, biły na głowę te produkcje amanowskie. No ale kto to przy mistrzu powie? Szczególnie jak mistrz siedzi w komisji. Po obejrzeniu naprawdę wielu zbiorników z galerii konkursowych nasunęło mi się takie oto pytanie. Czy akwarystyka to jeszcze hobby, czy już sztuka? A przynajmniej ta część akwarystyki określana właśnie mianem stylu nature. Z pewnością tworzenie zbiornika, aby go sfotografować, nie jest hobby. Czy jest sztuką? Pewnie zdania będą podzielone. Ja sądzę, że blisko temu do malarstwa i fotografii. Że jeśli jeszcze tą sztuką nie jest, to jest już bardzo blisko zostania nią. Tak jak nadmieniłem wcześniej, na mnie akurat obrazy tworzone przez układ skał i roślin robią wrażenie. Skoro to sprawka Amano, to trzeba mu być wdzięcznym, że wprowadził coś nowego do akwarystyki. Ale traktowanie go jako boga akwarystyki jest według mnie wysoce przesadzone. Wracając jeszcze do akwarystycznych landschaftów. Styl, który wydawał się powiewem czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie było, okazuje się być bardziej sterylnym i zamkniętym niż cała wcześniejsza akwarystyka. Góry, las, strumyk, w górach albo w lesie, wyspa, góry, las, góry, jak już nie ma nic do wymyślenia, to wodospad z piasku. W górach oczywiście. I tych kilka wzorców jest potem powtarzanych w nieskończonej ilości, zmieniając tylko układy i obsady roślin. Część jest po prostu kopiowanych w 100%,
A że czasem wychodzi z tego kicznajcze i bohomaznajcze, to nic dziwnego, że tylu jest przeciwników tegoż stylu. Wbrew temu, co można by sądzić po tym, co mówię, ja nie jestem przeciwnikiem żadnego stylu czy też rodzaju zbiornika. Każdy zrobi taki zbiornik, jaki będzie chciał mieć. Jeśli ktoś chce zrobić trawnik i postawić piłkarzyków w akwarium jak Oliver Knott, to tak zrobi. A propos, te piłkarzyki to też styl nature. W końcu to jest krajobraz, czyż nie? Nie zrobiłem tego filmu, żeby powiedzieć, o, macie gościa, którego trzeba zgnoić, bo coś osiągnął. To by było takie zbyt nasze, polskie. Zapewne wielu zapyta, kim jestem, że śmiem krytykować mistrza Amano. Nikim specjalnym, zwykłym akwarystą. I w sumie nawet bardzo go nie skrytykowałem, a raczej podałem trochę wiadomości, o których wielbiący mistrza nic nie wiedzą. I podzieliłem się własnym zdaniem, a tego na razie nikt mi odebrać nie może.